Dzień dobry, Kukuła Wojciech, portal doradczy Fruit Akademia. Szulc Emil, dział biostymulatorów, Chemirol. Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy w sadzie jabłoniowym. To, co ogólnie można powiedzieć o sytuacji pogodowej, jeżeli chodzi o lipiec 2020, mamy chłodny, najchłodniejszy chyba lipiec, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy dużo opadów. Jeżeli byśmy analizowali wcześniejszy miesiąc, czerwiec, spadło w niektórych rejonach nawet do 200 litrów wody na metr kwadratowy, w związku z czym będziemy obserwować w znacznej ilości sadów przepłukanie profilu glebowego, czyli wypłukanie składników pokarmowych poza system korzeniowy, w związku z czym tutaj warto będzie postawić na nawożenie, na dokarmienie tychże sadów, bądź w formie posypowej, bądź też w formie dolistnej. Rzeczywiście, drodzy Państwo, kolega Wojtek wspomniał tu dwa słowa na temat warunków pogodowych. Wszystko się zgadza, każdy pamięta początek sezonu, tak? Trudna wiosna, przede wszystkim kilkukrotne występowanie przymrozków, tak? W różnym nasileniu, w zależności oczywiście od rejonu. Różne rejony Polski ucierpiały w różnym stopniu. Natomiast jeżeli, drodzy Państwo, zwrócimy uwagę na większość sadów, tych jabłek w tym roku rzeczywiście jest troszeczkę mniej, w związku z tym musimy rzeczywiście zadbać o ich jakość. Mając oczywiście z tyłu głowy 5 zł za kilogram jabłek, wydaje mi się, że rzeczywiście jest o co walczyć. No, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Natomiast wracając do tematu jakości jabłek, przede wszystkim, drodzy Państwo, musimy skupić się na odżywianiu wapniem. W tym momencie nie możemy zapominać o tym, że ta funkcja wapnia będzie niezmiernie istotna po to, żeby rzeczywiście dostarczyć tego wapnia do owoców, żeby jak gdyby doszczelnić przestrzenie międzykomórkowe w naszych jabłkach. W związku z tym, że tych jabłek w koronie drzewa będzie zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, drodzy Państwo, musimy o to zadbać. Patrząc na to, że jabłka będą grubsze, także będzie dochodziło jak gdyby do rozcieńczenia wapnia w tychże owocach i będzie mogło dochodzić również zarówno w trakcie zbioru, jak i w okresie przechowywania w naszych przechowalniach do wszelkiego rodzaju chorób przede wszystkim pochodzenia fizjologicznego. Mamy tu na uwadze między innymi choroby typu GPP, czyli gorzka plamistość podskórna, ale również wszelkiego rodzaju rozpady miąższu, które mogą się również objawiać w trakcie tego naszego przechowywania owoców. Drodzy Państwo, naszym rozwiązaniem z naszej strony od Chemirolu proponujemy stosowanie produktów wapniowych w postaci nanocząsteczek, przede wszystkim produktu NanoActive i NanoActive Forte. To, co charakteryzuje nasze produkty, to przede wszystkim to, że zarówno produkt NanoActive, jak i NanoActive Forte są to produkty nanotechnologiczne, ale również produkty są to zaliczane do biostymulatorów, tak? Także one nie pełnią tylko i wyłącznie funkcji odżywczej, czy też odżywczej i budulcowej, jak gdyby, jeżeli chodzi o wapń i odżywienie naszych roślin, ale również stymulują rośliny do jak gdyby lepszego plonowania, czy też poprawy jakości owoców, przede wszystkim poprawy wyrastania owoców, czy też wybarwiania. Bardzo dobrze, że wspomniałeś, jeżeli chodzi o choroby fizjologiczne. Tutaj w sadach, gdzie mamy znacznie mniej tych owoców, będą te owoce wyrastać, w związku z czym będzie też dochodzić do rozcieńczenia wapnia w tychże owocach. I tutaj na tych owocach odmian wielkoowocowych typu Ligol może dochodzić do właśnie nadmiernego powstawania objawów gorzkiej plamistości podskórnej, tak? W związku z czym warto rzeczywiście dostarczyć tymże odmianom wapnia w formie dolistnej, czyli tego wapnia, które będzie najlepiej wbudowywane, najszybciej wbudowywane w strukturę samego owocu. Wiemy, że wapń to nie wszystko. Wiemy, że aby zbudować odpowiednią jakość, aby zbudować owoc jędrny, możemy posłużyć się krzemem. Krzem będzie nam tutaj również wbudowywał się w skórkę owocu, dzięki czemu ten owoc będzie trwały. Doskonale wiemy, jak zachowuje się odmiana chociażby mutsu podczas zbioru. Jeżeli jest zbyt miękka, tutaj każdy palec praktycznie podczas zbioru widać na skórce tego owocu. W związku z czym fajnie by było tutaj dostarczyć tegoż mikroskładnika, który będzie sprawiał, że ta skórka będzie sztywna, ten owoc będzie trwały,
podczas zbioru będzie zminimalizowany efekt właśnie tychże niestety odgnieceń, odbić, które na zielonym jabłku są szczególnie widoczne. I w naszej ofercie jest produkt zawierający krzem w postaci kwasu ortokrzemowego. Jest to produkt krzemian, który rzeczywiście możemy polecić do upraw sadowniczych, nie tylko jabłek, bo to są również owoce miękkie, ale skoro jesteśmy tutaj w sadzie jabłoniowym, mówimy o jabłoniach, w sadach jabłoniowych dwa zabiegi w dawkach od 0,6 do 0,8 litra na hektar będą nam tutaj poprawiały tenże parametr. Można produkt łączyć z produktami wapniowymi, tak żeby przy jednoczesnym zabiegu wprowadzić te dwa składniki, które będą tutaj przekładały się na wspomnianą wcześniej wysoką trwałość tychże owoców. Szanowni Państwo, przenosimy się teraz do gospodarstwa sadowniczego w gminie Pniewy, gdzie była zastosowana nasza technologia. Jest z nami Arek Sołtysiak, który podzieli się z nami opinią na ten temat. Jesteśmy w kwaterze Goldena, kwatera czteroletnia. W tym roku zdecydowaliśmy się na preparat NanoActive, nawożeniu wapniem w naszym sadzie, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy problem właśnie przy grubych owocach, które były spowodowane właśnie przymrozkami wiosennymi. Mieliśmy bardzo duży problem z przechowaniem, z chorobami przechowalniczymi. I mieliśmy też problem właśnie z dostarczeniem wapnia. Stąd w tym roku ta decyzja na preparat NanoActive, żeby lepiej zaopatrzyć te drzewa w wapni, żeby troszeczkę się pozbyć tych chorób przechowalniczych, z którymi się borykaliśmy w tamtym roku, w tamtym sezonie. Tutaj akurat kwatera była już po dwukrotnym stosowaniu produktu NanoActive. Zauważyłem, że jabłko jest w stosunku do kontroli jest dużo grubsze i dziś ma dużo bardziej wyrazisty zielony kolor, jest lepiej odżywiony. Ten rok też jest dosyć ciężki pod tym względem i uważam, że znowu będą problemy w chłodniach z przechowaniem towaru, ponieważ przymrozki, które występowały na wiosnę, występowały w kwitnie, nie na zielony pąk, uważam, że odbiły swoje piętno na owocach. Dalej będzie problem z przechowaniem, problem z chorobami przechowalniczymi, z gorszą pamiętnością. Też ostatnio były u nas bardzo obfite opady deszczu, które spowodowały właśnie wymycie tych składników z gleby i też właśnie staramy się jak najwięcej dostarczać, żeby uniknąć tych problemów z poprzedniego roku. Także dziękujemy Arku za Twoją opinię. Tyle na dzisiaj. Drodzy Państwo, po więcej informacji oczywiście zapraszamy na naszą stronę fruitakademia.pl, jak również na stronę Chemirolu. Wszystkiego dobrego, powodzenia.